Szanowna Pani Marszałek, Pani Premierze, Szanowna Izbo. Nie ma gorszej korupcji politycznej niż ta, która polega na tym, gdy grupa polityków wzmawia się i zmusza podatnika do płacenia haraczu na politykę. Bronicie tego chorego systemu z pazerności finansowej. Brzmiał kto? Donald Tusk. Mamy ten 1%. Warto pomyśleć w przyszłości, czy to nie mogłoby być tak, by obywatel decyduje, czy chce finansować partię i jaką. Jestem pierwszy, który by się za tym opowiedział. Przekonywał kto? Donald Tusk. Ruch Palikota dziś do tego fenomenalnego gracza politycznego mówi: sprawdzam. Czas pokazać karty, panie premierze. Koniec gry. Znamienita posłanka PiS nazwała tę izbę jakiś czas temu stodołą. Błąd! To obora! Tu się przecież doi! Ma modę obywateli, ale PiS nie potrafi inaczej. Solidarna Polska boi się, że tłuste koty wypiją im śmietanę. Opodatkujemy kler. Będziecie masło jeść łyżeczkami. Panie pośle, odwagi, panie pośle, panie posłanki, panie pośle, panowie posłowie, czas panie pośle, to zmęczone państwo, czy nie panie pośle, panie pośle, niech już pana nie słyszy, a ja się do pana siódmy raz zwracam.